Joanna Idrzejczyk, już tutaj w Miami zameldowana w hotelu y, zawodników. Piękne miejsce, jeżeli chodzi o galę UFC. Chyba Mateusz Gamrod między innymi nie mógł sobie wymarzyć lepszego, lepszej lokalizacji. No, to, no tak Miami tym bardziej Floryda jest miejsc, miejscem zawodników bo tu tutaj e, ja przez wiele lat trenowałam Mateusz reprezentuje nie tylko Czerwony Smok z Poznania, ale e, również American Top Team, także myślę, że tutaj e, co najważniejsze w tej lokalizacji walki sobotniej Mateusza jest to, że nie musiał podróżować, e, m, nie musiał zmieniać czasu, bo nie musiał, nie wiem, lecieć do Vegas, e, gdzie jest różnica czasu trzech godzin, się do tego adaptować, bo każda zmiana w może wpłynąć niekorzystnie na finalne pokazanie się w oktagonie, także e, wczoraj też o tym rozmawialiśmy właśnie, że fajnie jest być i walczyć e, tak naprawdę na miejscu, bo to jest tak naprawdę drugi dom. Jakie głosy z ATT są, jeżeli chodzi o Mateusza Gamrota, bo wiemy, że miał bardzo mocne sparingi z Dustinem Poirierem i ten okres przygotowawczy na pewno był bardzo silny. E, tak, no... To... Słuchaj, rozwój, tylko i wyłącznie rozwój to, że e, Mateusz Gamrot osiąga kolejne e, levele, e, umiejętności, e, siły, która e, no siły jakby rozwoju fizycznego i zarówno jak i mentalnego. Także to jest najważniejsze, że on już na takim poziomie, jakim był w ostatniej walce, e, na jakim jest. E, jak wiele lat już walczy, trenuje i walczy. Wspaniale jest widzieć zawodnika, który się rozwija tak naprawdę znacznie. E, także tam jest jeszcze dużo miejsca e, i czasu przed walką o tytuł mistrzowski. Mateusz Gamrot, gdy stanie do walki o tytuł mistrzowski, ja wiem, że to, to że to będzie na początku przyszłego roku, e, że on będzie takim taki miał komplet, kompletny, e, że będzie kompletną wersją e, pretendenta. I, i mistrza UFC, a teraz naprawdę Mikey Brown, który jest jego głównym trenerem, zawodnicy w ogóle tutaj otoczenie UFC, ja widzę zmianę, że Mateusz Gamrot jest skojarzony właśnie ze wspaniałą energią, z ogromnymi umiejętnościami i z zawodnikiem, który naprawdę pnie się, pnie się do góry i miło to widzieć. Jeżeli chodzi o treningi z Dustinem Porierem, to ja trochę mówię, że w końcu uczeń przerasta mistrza, bo Mojcano, czy Dustin Porier, czy inni zawodnicy z ATT na początku tej drogi, którą Mateusz rozpoczął w American Top Team już kilka lat temu, byli wzorem do naśladowania. Teraz y, oni mają tą przyjemność trenować z Mateuszem Gamrotem, który y, no, umiejętnościowo y, może nie bije ich na głowę, ale mają tą możliwość wspólnej nauki od siebie, wymieniania się. Ale Mateusz Gamrot jest takim kompletnym zawodnikiem, y, który zaraża tą energią i uczy innych zawodników w American Top Team. Tak krótko dodając, rozmawiałem dzisiaj z Łukaszem Zaborowskim. To mówił, że według niego na bycie mistrzem u Mateusza, w sensie, żeby Mateusz został mistrzem, wystarczy 40% tego, co prezentuje na sali. A, no tak, chociaż nigdy w walce nie pokazujemy jakby, pokazujemy 100%, ale tak jakby nie zawsze jest to możliwe ze względu na e, tą presję, atmosferę, to samopoczucie w dniu walki i to na ile nam pozwoli przeciwnik, bo, bo, bo ta, walczymy na tyle, ile nam przeciwnik nam pozwoli, ale tutaj też mi chodzi o, o, chodzi o to, że jak musimy stawiać mu czoła, jak te siły musimy wtedy rozkładać w tej, e, w tej walce, no ale Mateusz Gamrot naprawdę, e, moi drodzy, bardzo mocno się e, rozwija i to nie jest tak, że on Zaniedbywał treningi, że były jakieś luki, on uzupełnia te luki, że on po prostu idzie po każdej walce, wraca do domu i on odrabia lekcje. On nie marnuje off-seasonu. Ja mam wrażenie, że Mateusz Gamrod jest cały czas w formie, ale to wszystko oczywiście jest bardzo mądrze rozplanowane, bo odpoczywa wtedy, gdy trzeba. E, I się cały czas rozwija. No, znamy Mateusza jako wspaniałego e, graplera, e, zapaśnika, graplera, e, no ale e, tą lukę, e, którą miał, jeżeli chodzi o striking, on to naprawdę dowiózł na najwyższym wyższym poziomie, zatrudniając trenera od boksu, trenując z nim e, każdego dnia, e, będąc w domu e, w Polsce, w Poznaniu. E, chociażby obozy z kadrą polskich w na pewno uzupełniły te e, brakujące e, luki w jego umiejętnościach strajkerskich. I, I przez to Mateusz Gamlot jest kompletnym zawodnikiem. Drugi polski akcent na gali Michał Oleksiejczuk. Bardzo trudne zadanie, bo Michał Pereira jest zawodnikiem Mocno nieprzewidywalnym i nieszablonowym. Jak ty się zapatrujesz na to starcie okiem ekspertki? A ja jestem żadną ekspertką, bo ja mało walkę oglądam, ale ja rozmawiałam z Michałem Olksiejczukiem właśnie w lobby dwa dni temu. E ja jestem bardzo spokojna, bo ale chociaż to jest bardzo trudna walka, bo Michael Pereira jest bardzo trudnym, nietuzinkowym, i tak jak wspomniałeś, nieszablonowym zawodnikiem. I tutaj ten, ten, ten cios, to odbicie od klatki, ten unik, te salto z kopnięciem może naprawdę zaskoczyć, ale jakoś jestem bardzo spokojna o Michała. E Bije od niego bardzo dobra energia, no i to, że ja dla mnie może ktoś być underdogiem. Ja i tak będę szła za swoimi i serduchem i wiarą, bo tą energię, którą wysyłamy, to te osoby odbierają. Także ja proszę każdego z Polski, żebyście nie pytali, jakim pójdzie, czy wygrają, tylko mów, mówmy sobie, tak, oni wygrają tej nocy w Miami swojej walki, zarówno Mateusz Gamrod, jak i Michał Olek Trudne zadanie przed, przed panami, bo Mateusz Gamrot toczy walkę z byłym mistrzem. JFC Rafaelem Dosaniosem, z którym ja wygrałam pas na Nightwishami Gali w Dallas mhm. kilka lat temu, tak naprawdę 10, nie, zaraz o 9 lat temu, ale no, myślę, że to będzie owocna noc dla polskiego MMA. Krótkie pytanie: Czy widząc tą całą otoczkę po raz kolejny, no nie ciągnie cię do tej klatki, żeby znowu pokazać się. Wczoraj Mateusz Gamrad został spytany właśnie o ciebie i twój powrót, czyli pytanie, które się ciągnie od wielu 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 miesięcy powiedział, że według niego powinnaś bardziej korzystać z życia teraz i nie wyobraża sobie powrotu, dlatego teraz ja pytam Ciebie. Także tego powrotu nie będzie. No. Także nie, 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 będzie, nie będzie tego powrotu. Oczywiście, że ciągnie to e, robiłam, robiłam przez 20 lat, większą połowę mojego życia i to jest bardzo trudne być na emeryturze i ja zajmuję się wieloma sprawami, mam swoją firmę z suplementami, bo chcę dostarczać produkty czyste jakościowo dla zawodników, gdzie ja nie miałam tej możliwości, będąc zawodniczką. E, menadżeruję zawodników, prowadzę swoje inne biznesy jestem bardzo zajętą osobą, bo mało sypiam w domu, jestem praktycznie cały czas w podróży realizując się w różnych aspektach życia, ale powiem szczerze, że nic mi nie, da, nie daje jeszcze w życiu ja jestem szczęśliwą osobą, ale nic mi nie daje takiego dopełnienia, jakie mi dawało dawał sport i dała mi kariera pomimo, iż jest to sport, ja mówię czasami tak ostro, kolokwialnie upadlający, bo my trenujemy bardzo mocno, dosłownie wycieramy buzią matę, żeby osiągnąć. Osiągać na te najwyższe umiejętności i toczyć walki na najwyższym poziomie dla najbardziej prestiżowej organizacji MMA na świecie, jaką jest UFC. Ne, także nic mi nie daje takiego szczęścia i te pomysły czasem przychodzą do głowy, ale nie wrócę. Chcę pozostać lojalna swojej decyzji. Chociaż no nie wiem, być może obudzę się jutro za miesiąc, za rok i, i zmienię zdanie. Mam zupełnie do tego prawo, ale ale nie moi drodzy, nie wracam, mhm. bo powód był jasny, że chcę zadbać o swoje zdrowie. Oczywiście nie mam jakichś komplikacji, ale 20 lat w sporcie, w, 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 walcząc na całym świecie, ja zrobiłam około 100-120 walk w Thai, boksie, boksie i MMA. E, finalnie także dość dużo tego kontaktu było i chcę zadbać o swoje zdrowie, także niech tak zostanie. To na koniec ostatni temat. Jutro wizyta w Centrum Praw Kobiet tutaj w Miami. I najpierw zapytam się ciebie. Skąd biorą się sukcesy polskich sportmenek, sportsmenek, bo ostatnio jest ich naprawdę dużo, i w lekkiej atletyce, i Liga Świątek. Tak, no to jest no, coś niesamowitego, swoboda, świątek, kto mi przychodzi na myśl Jeszcze, No moim takim wzorem do naśladowania jest w ogóle Anita Włodarczyk i mm -hmm. jak moje drogie młodsze i starsze kobietki, ja zaczęłam w wieku 16 lat tak trenować sztuki oczywiście wcześniej była koszykówka, w ogóle byłam bardzo aktywną osobą, Anita Włodarczyk zaczęła w wieku 16 lat. Oczywiście są sporty takie jak tenis czy piłka nożna, które musisz zacząć naprawdę trenować wcześniej, żeby nabyć tą odpowiednią technikę, ale koordynację. Są sporty, które można zacząć później, można odnieść sukces, chociaż ja mówię, że nieważne w jakim wieku jesteśmy, ważne, że zrobimy coś dla siebie, a czy wyjdzie z tego kariera sportowa, to jeszcze jest coś piękniejszego, bo nie ma nic piękniejszego niż reprezentować swoją ojczyznę na arenie międzynarodowej, na zawodach sportowych, bo sport jest ponad wszystkim, ponad konfliktami, ponad e, polityką, e, sport ma łączyć ludzi i dostawać, dostarczać radości, bo to też jest w jakimś stopniu rozrywka, ale e, ja myślę, że w końcu wierzymy siebie, wychodzimy ze swojej strefy komfortu, z tych ograniczeń, stereotypów i po prostu wierzymy w siebie i osiągamy sukcesy nie tylko na scenie, na arenie sportowej, ale na scenie nie wiem, muzycznej, aktorskiej, artyst, artystycznej czy, czy naukowej, bo znam wiele kobiet, które, e, które przebie, przebijają przedzierają się gdzieś tam w świecie zdominowanym przez mężczyzn, chociaż w XXI wieku nie ma podziałów na zawody męskie i żeńskie. Jest tak jakby wolność, równouprawnienie, także powinniśmy smakować życia i nie powinno to nikomu przeszkadzać. Bardzo się cieszę, że UFC angażuje mnie w takie inicjatywy, że tutaj jestem przede wszystkim dla Mateusza Gamrota, ale też jestem jednym z gości, bo jestem ja, Pan Torza, Karolina Kowalkiewicz, jest jeszcze paru innych zawodników, którzy są gośćmi, gdzieś mamy różne obowiązki, Także cieszę się, że również mamy takie działania humanitarne, społeczne. Że, że dzisiaj ekipa odwiedziła, odwiedziła dzieciaki w szpitalu, i ja akurat jutro idę do, do innego ośrodka. I mega się cieszę, że działamy bardzo mocno społecznie jako UFC. Krótko, czy Twoim zdaniem, biorąc pod uwagę doświadczenie, kobiety mają ciężej przebić się w sporcie? A... Ja myślę, że to jest kwestia nastawienia, ale myślę, 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 że nie. I UFC mi dało tego poczucie, bo wiesz, ja gdybym nie poszła do UFC, byłabym spełnioną sportsmenką, ale bym nigdy nie zarobiła pieniędzy, bym nie, zas, nie, nie zaskarbiła sobie serc tylu kibiców na całym świecie, bo to jest globalny sukces i, i tym podobnych, ale mm, UFC. Daj jeden sam kontrakt y, kobietom i mężczyznom i to od Ciebie zależy, jak poprowadzisz tą karierę. Akurat ja zaskarbiłam z serca kibiców, Dejny, organizacji przez to, jak się poświęcałam, jak oddawałam siebie, ale tym samym też dużo brałam i to jest fajne i właśnie y, ja chyba chcę swoją karierą i w ogóle życiem pokazać to, że, że bez względu na, tak jak mówię, płeć, pochodzenie, orientację, wyznanie, religię, e, powinniśmy się pozbyć tej małomiasteczkowości i po prostu iść przed siebie. Oczywiście nie raniąc innym, ale sięgać po swoje marzenia. Na sam koniec krótka wiadomość do polskich kibiców, zapraszając ich e, na zobaczenie jakże wspaniale zapowiadającej się gali UFC 299. Moi drodzy, niesamowita gala przed nami UFC 299, oczywiście cała karta i ja myślę, że tam każda walka mogłaby być walką wieczoru i to dosłownie. E, niesamowite walki kobiet, ale przede wszystkim Mateusz Gamrot walczący z Rafałem Dosaniosem. E, myślę, że dwie walki dzielą Mateusza Gamrota od e, dostania jakby angażu, pierwszeństwa do walki o tytuł mistrzowski, także trzymajcie kciuki, Michał Oleksiejczuk niesamowity zawodnik, także trzymamy, trzymamy kciuki i nasze serca nie będą przepełnione wiarą i miłością właśnie do tych zawodników wysyłajcie dobrą energię ale czy to Vieira e, Szuga, walce wieczoru, walka o tytuł mistrzowski, bardzo ciekawe zestawienie, no i oczywiście mój kolega klubowy Dustin Porier czy Pedro Munoz e, trudne walki przed nimi, ale tak jak mówię, niesamowita gala, ale wysyłajcie tą dobrą energię chłopakom, oni naprawdę to czują o tym myślą, oni teraz są sfokusowani, bo za chwilę zbijanie wagi, ważenie i walka, ale na pewno wrócą do Was po walce. Także oni to wszystko czują, my im przekazujemy tę energię. Dziękuję, że jesteście z nami.